Serdecznie witam wszystkich hodowców w kolejnej części prezentacji hodowli gołębników, gołębi, produktów, które używa kolega Mariusz Sasiński tutaj w Dzikowie. Teraz przejdziemy do części poświęconej gołębiom rozpłodowym. Tam, kiedy byliśmy przy gołębiach lotowych, dowiedzieliśmy się, że podstawą hodowli kolegi Mariusza i Sławomira, ojca, podkreślmy to, są to gołębie wywodzące się od hodowców takich jak Gaston van de Vouwer, linia Kasboer, Waldka Piszczały, gołębi Teodora Japę i w ostatnim czasie od Rolanda Fabera. Teraz tutaj kolega nam Mariusz pokaże te swoje właśnie i samce, i samice rozpłodowe. Do gołębnika na razie nie będziemy wchodzić, tam trwają prace. No pewnie ma bałagan i nie chce nas wpuścić, tak, zobaczymy to tam, ale wierzymy, że karton gipsem. Dobrze, zobaczmy. Tutaj widzieliśmy ten gołębnik, który miał przygotowany, bardzo ciekawie rozwiązany na te szczegóły konstrukcyjne. Proszę przypomnieć sobie, żeby zwrócić uwagę. Natomiast gołębnik rozpłodowy na pewno go kiedyś tutaj odwiedzimy i pokażemy, ale teraz pokażemy te gołębie, które on ma w swojej tutaj hodowli w rozpłodzie. Proszę bardzo. Tutaj trzymam swojego najlepszego rozpłodowego gołębia. To jest 100% Gaston van de Vouwer, podwójny prawdy. Ale 100% czy to jest oryginał? To jest oryginał. Oryginał. Tak. I to jest o numerze 356 końcówka, z 2012 roku. Tak. Samczyk, tak? To jest samiec, po którym na gołębniku lotowym, po nim i po jego dzieciach mam około 23-24 gołębi lotowej. To jest, jeżeli chodzi o Kasboera, to jest to wnuk, dziadek, wnuk, prawnuk, to jest syn? Potrójny wnuk i prawnuk, tak, to jest imbret taki. Imbret taki zrobiony. Tak, bardzo silne skrzydło. Tutaj on jest dziadkiem do gołębia 12078, co na Giewoncie tak dobrze latał. Jest już pradziadkiem 5 bodajże albo 9 gołębia na WG Małopolska w tym roku. Po tym 12078 już kolega Lewandowski wyhodował gołębia i dał na wspólny gołębie Małopolska i był 5 albo 9 z finału. To jest mój go, po którym w gołębniku rozpłodowym mam 14 albo 16 dzieci. Już parowane na gołębie Geringsa, Gastona i Waldka Piszczały. Tak jak proszę zwrócić uwagę, że tu troszeczkę więcej nadreprezentatywnie jako pstryk widzę to zwłaszcza w samicach, ale tam w gołębniku widzieliśmy same nakrapiane niebieskie, bardzo pstre to co niektóre. Tutaj tak samo widzimy, tak jak kolega Mariusz powiedział, on się już tych, że tak powiem, gołębi kolorowych, nazwijmy tak w cudzysłowie, pozbył. Zostają te, co lecą. Tak. Tu mamy gołębia z 15 roku o numerze 136. Jest to gołąb, który był liczony do drużyny mistrzowskiej okręgu w 2000. To już jest polski gołąb. To już jest mój gołąb, tak. Niewyhodowany, który był liczony do drużyny właśnie tej mistrzowskiej okręgu. Jest to syn tego mojego najlepszego rozpłodowca Pirlo. Jest to ojciec tego najlepszego lotnika, znaczy najlepszego gołębia na Giewoncie u mnie, co było. Po jaki to jest gołębia? To jest po tych właśnie Gastona van de Vouwer? To jest 100% Gaston van de Vouwer, to jest ojciec, to jest ten Pirlo, mój najlepszy rozbudowy, a matka to jest samiczka, która jest w wypożyczeniu w tym roku, Waldka Piszczały 526. Tak, tam wspominałeś. Tak, ta najlepsza rozbudowa. I on sam, ten gołąb był lotowany. Mówię, on był tam liczony do tej drużyny, najmistrzowskiej drużyny okręgu w 2015 roku. W 16 roku go lotowałem, ale jak zobaczyłem tam na wspólnym gołębniku na Giewoncie, że ten gołąb siada pierwszy z konkursowego, drugi... Wycofałeś go po prostu do rozpłodu. Tak, wycofałem go do rozpłodu. I tam ten gołąb, co był na Giewoncie, to był w połączeniu na gołębie Fineke 5000 Dwadka, wnuki Faraona, już tutaj mam matkę. Po tym gołębiu, po tym 136, będą dwa młode na aukcji, w połączeniu właśnie z córką Faraona od Dwadka, pisały 10-150. Widzimy samczyki, jak to mają w zwyczaju, się biją. Po tym najlepszym rozpłodowcu też będzie gołąb na... O nim będziemy za chwilę mówić, a teraz pokazuję obstrego mamy tutaj. To jest kolejny z dzieci tego mojego najlepszego. Tego pierwszego, którego pokazywałeś, tak? Tego pierwszego, to jest 16 roku. Na polskiej obrączce? Tak, to jest gołąb o numerze 12242. Jest to ojciec najlepszego lotnika w tym roku oddziału Łódź. Bo tutaj po nim młody pojechał do mojego wujka, do oddziału Łódź, do Marka Kamińskiego i wylatał najlepszego lotnika od razu. Pojechał, a został chyba raczej zawieziony, bo sam by tak raczej nie pojechał. Że został wysłany. Żartujemy, wysłany. Został wysłany. Kolega, ale powiedzmy, twój wujek tam lata w jakim oddziale? 223 Łódź? Bo tak. 223 chyba, oddział Łódź. No i tam w tym roku ten gołąb pojechał oryginalny na naszej obrączce 32, tam chyba 24, to jest najlepszy lotnik. I latał tam jako od młodego po prostu i tam wylatał ten już w tym roku jest najlepszym lotnikiem oddziału. Z tej samej linii gołąb w oddziale Turobin, gdzieś tam bardziej na południu, jest też najlepszym lotnikiem oddziału.
I też na twoją obrączce. Też na mojej obrączce. I w zeszłym roku 12.065 z matki tego gołębia był najlepszy lotnik oddziału Rolanda i Denisa Faber. I drugi lotnik okręgu. I teraz chcę zadać pytanie, wypada też na twoją obrączkę? Czy też. Nie, obrączkę PL 0275. Na polskiej obrączce. 12.065 gołąb. Tutaj. A tutaj matką tego gołębia jest samica Geringsa, podwójna wnuczka Witekopa. Sylwester Witekop, bardzo znany gołąb z hodowli Geringsa. Tutaj mamy gołębia o odwadka piszczały z 12 roku, 49. Czyli będzie 0,275 początek? Nie, 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 ten gołąb jest, bo to już był późniejszy, 0,221. 49,88. I to jest brat mistrza świata ze Słowacji. I ten gołąb już u mnie dał... Czyli mistrza świata z tego wspólnego gołębnika? Z tego wspólnego gołębnika w Nitrze. Tam i kolega Radosław ma lepszy, chyba też... To oni razem brali, to już domu. I ten gołąb to jest z linii Vandenabelle razem Verbre. I on, jego syn, 12.130, w tym roku 6 nagród zdobył na szczeblu okręgu, oddziału i sekcji, a jego wnuczka w tym roku 7 nagród na szczeblu okręgu, w tym 2 razy pierwsze miejsce w okręgu w kategorii dorosłe samice i gołębie i kategoria D. Tutaj też mamy gołębia o odwadka piszczały 275, 12782, jeden z pierwszych. A za rocznika widzę 11. 11. To jest z tych pierwszych zakupów, to gołąb się wywodzi z Samsona i na wspólnym w połączeniu właśnie na gołębie. Samson, przepraszam, z tej hodowli Samson, ten zon, co miał, tak? Tak, tak, tak. I to jest wnuk do tego gołębia, co miał 21 razy pierwszy komplet wylatany. Nie? I ten gołąb w połączeniu na gołębie Gastona w tym roku właśnie u tego kolegi Lewandowskiego dał najlepszego, znaczy dał piątego gołębia z finału. Lewandowski z jakiego oddziału? Oddział Rypin. Oddział Rypin, tak. To jest 0344 chyba. Bodajże, nie wiem dokładnie, ale to właśnie on przyjechał, dokupił jego córkę u mnie do tego właśnie samiczka z Giewontu i piątego albo dziewiątego gołębia z finału na WG Małopolska w tym roku miał. I to chyba ostatni samczyk już pokazujesz? Tak? Ostatni samczyk, to jest też palec 2012 roku, 217 końcówka. Po nim też będą gołębie na aukcję, to jest 100% Gaston Van de Wolver. Tak. I to jest samczyk, który już w tym roku był w połączeniu z córką Faraona i też na 6 młodych wyhodowanych 5 gołębi jest po lotach. Dobrze. Tutaj na razie to słyszeliśmy, to miał głównie kolega te piszczałe, miał Gastona Van de Wolver, a teraz jak przyjdziemy do samców, samiczek zobaczymy, czy się pojawią te nazwiska, o których tam wcześniej wspominał. Teraz samiczki pokażemy. A w samczykach właśnie nie pokazałem ojca, no właśnie, ojca mojego najlepszej lotniczki. Tamten był przedostatni. To był przedostatni, tak. 2014 roku gołąb. A to jest gołąb 2014 roku 44. To jest polski też? Nie, to jest DV 671044. Teodora Japę, tak? To jest gołąb od Teodora Japę, właśnie z linii Leo Horemans i olimpijczyki od Wogama Rupera. Naparowany na córkę Słowaka już dał najlepszą lotniczkę w okręgu, tą 40, co jest najlepsza, 176 samiczka ma numer, ona jest najlepsza w dwóch kategoriach w okręgu. Czyli w pierwszym roku zakup, w 14 wyhodowany gołąb, w 15 roku... Już... Bardzo dobry strzał. Tak, w 15 roku już w połączeniu... Ty byłeś tam u Teodora Japę sam? Tak, byliśmy... Ma liczną hodowlę, dużo ma tych gołębi u siebie? Nie, on tam ma gołębi wszystkich, ja wiem, około 60. Czyli widzisz, to jak ma tak mało gołębi, to widać, że to co sprzedaje, to są takie selekty. Znaczy, znaczy... Ja byłem w tym roku, kiedy co była aukcja na pipie wystawiona. I on sprzedał wszystkie, zostawił sobie 5 par. I ja po tych 3 parach z tych 5 wziąłem sobie. Rozumiem. I teraz właśnie przejdziemy do tych samiczek, bo kolega tu widzę, masz tych pstrych więcej, bo to raz, dwie, trzy. A to na linię Faraona, odwadka. Odwadka piszczek. Tu mamy samiczkę, którą dostaliśmy w prezencie od kolegi Walka. Samiczka o numerze 8081 z 15 roku. Ona była właśnie w tym roku w połączeniu, to jest poczwórny imbret na olimpijczyki. Waldek mówił, że nawet u siebie nie ma takiego mocnego imbreda. No jak może mieć, jak pewnie je posprzedawał, to olimpijczyki. To jest 30, no. Nie, olimpijczyki ma u siebie do tej pory. Tak, tak, tak. 10 olimpijczyków. 37,07 na 37,31, 4 razy w rodowodzie występuje ta para, były łączone na siebie. To jest taka mocno zimbredowana samica, no w tym roku, tak jak mówiłem, 6 wyhodowanych, 5 polota. Drugą stronę kolega wziął? To jest córka Faraona. O, odwadka piszczały.
chyba ten z 2013 czy 12? 2012 roku, 10150. Jest to córka. A tam ma numer 0275? Tak. Tam ma numer 0275, 12 10150. To jest najlepsza samica u mnie od Waldka. To jest córka Faraona, naparowana na Engelsa DD31. I to jest samiczka, która w połączeniu, znaczy ja włączyłem na swojego półbrata. Wyhodowałem 6 samic do rozpłodu, wszystkie 6 były samice. I po tych 6 samicach z 2 samic mam 6 lotników, które były w kategoriach liczone do okręgu. I ona, poni będzie młody na aukcji jeden. Tu mamy samiczkę Gehring z razy Gaston. Belk 2013 562 końcówka. Po tej samicy też będzie jeden gołąb na aukcji. Właśnie po tej samicy jest u Rolanda Jedynica Faber najlepszy lotnik. To jest gołębik Gehring z razy Gaston. A to jest, jeżeli chodzi z linii Gastona, to jest 049 z 2008 roku z samca. 49-48 najlepsze gołębie rozpłodowe u kolegi w Belgii, u Barta Werbecka. No? Tu mamy kolejną samiczkę Lekko Pstron. To jest też Belg 2012 221 końcówka. Po niej też będzie jeden samczyk bodajże, albo samiczka na aukcji. Jest to też 4 razy imbred na Casboera. To jest oryginał Gaston van de Velde. Tak, z 12 roku. To jest samiczka, która już u mnie wydała w tym roku też bardzo fajne lotniki. W zeszłym roku tak samo. To jest 221 końcówka. To jest imbred taki mocny. No i teraz ostatni. Proszę, przedostatnią samiczkę. Przedostatnia, bo tam nie deklarujmy tak, bo jeszcze coś może się nam przypomnieć. Nie, to jest przedostatnia. PL0272 1412 798. Ta 12798 to jest wnuczka Słowaka i to jest samiczka, która w połączeniu z Teodora Japetem 44 dała najlepszą lotniczkę okręgu, tą samicę, która w tym roku 7 nagród zdobyła. To jest już w połączeniu, Słowak był połączony najlepszy lotnik okręgu, syn Słowaka był połączony na najlepszą lotniczkę w C kategorii już od nas, nie? No i ostatnia. Tutaj jak powiem, bo tak patrzę, te gołębie wszystkie, tak jak tutaj mamy, one nie są żadne wielkie, tu masz z reguły takie mniejsze i średnie, nie? Tak. Nie ma żadnych takich dużych takich. Nie. To są typowe ta kategoria, takie wiesz, muskularne czy coś. Masz takie gołębie, widzę w budowie, one są wszystkie chyba takie, mówię, średnie, góra i mniejsze takie. Nie? Tak. No to ja na dystansie, no na każdym dystansie, oczywiście A i B i C kategoria. No w tym roku mieliśmy lot na przykład, gdzie w C kategorii jest 530 km. Mieliśmy cztery pierwsze gołębie na oddział, z czego 3 roczniaki. I było tam 20 parę minut wyprzedzenia. Widzimy, ta samiczka, którą masz, bo ona zwróciła uwagę, kolorowa jest taka, tak jak ten jeden z lotników, który pokazywałeś, taka srebrna, to jest właśnie z nim spokrewniona? Znaczy nie. To jest samiczka wywodząca się z gołębi Montoya od Christiana Bacha z Niemiec. Christian Bach, tak. Tak, to jest wnuczka do Montoyi. Ona w tym roku, to jest moja najlepsza samica rozpłodowa z tych innych gołębi niż Gaston. I ona w tym roku była połączona z gołębiem, z tym moim najlepszym rozpłodowcem z Pilota. A o tych Bachu nie wspominałeś. Tam, no właśnie, no, zapomniałem, no, a tam... Tu masz jednego, tylko takiego jedną tą samiczkę? To jest samiczka u mnie wybudowana. U ciebie, ale to jest to, tych gołębi Bachmanem, bo często tak u nas w Polsce spotykamy, to dużo miałeś u siebie? Czy... Dwie sztuki i dwa, znaczy ja miałem dwie sztuki i drugą parę kupiliśmy z tatą, taty takiemu dobremu znajomemu Krzysztofowi Kotrychowi z Włocławka. I on, to poszło rodzeństwo moich gołębi do niego, czyli siostra lub brat tej samiczki w tym roku jest najlepszym gołębiem regionu Łódź, 2,24 ma wylatane w kategorii maraton. Nie wiem jak, w Polsce się załapie. No kolega Krzysztof ma też wylatane 20 bodajże 4 koeficjent. No kolega Daniel Kałużny w maratonie no, bardzo wysoko poprzeczkę podnosił z reguły, także w tym roku 2,20 to jest też bardzo dobry wynik. 2,24 wydaje mi się, że bardzo dobry wynik. Oczywiście. I to jest brat lub, znaczy to jest brat, bo tam jest samczyk, bo byłem go oglądać. Jest to brat tej samiczki. Nie? Mhm.
Czyli ona ma tylko podobieństwo koloru z tamtym. Ona ma podobieństwo koloru, ale to jest naprawdę samiczka u mnie. O, i pstra widzimy. Tak. Jest, no, jedno skrzydełko ma chyba tylko pstra, tak? Drugiego nie ma białego. Drugiego nie. Czyli lotka tylko w lewym skrzydle. Jest no biało. I te. Dwie lotki. Tak, i strzał. I taki troszeczkę przy oczkach. No ale tutaj ten gołąb jest ten, z linii Montoya, to jest bardzo znany u mnie. Tutaj kolega też z oddziału ma ode mnie z tej linii, też bardzo fajnie mi się sprawdzają. No wszędzie te gołębie fajnie. No te gołębie Christiana Bacha i Heinza Richarda Menena to też są znane, oni często na stoisko w Polsce, jak mają to z reguły, kończą przed zakończeniem targu, gdyż tak, mają pustki. Tak. My tam też u nich kiedyś byliśmy w Wiśnie, wtedy w parze filmów nie kręciliśmy, ale bardzo dużo zdjęć na stronie naszej Christiana Bacha i Heinza Richarda Menena mamy. Hodowcy bardzo znani tam Wisiem. A tak. Wisiem to jest jeszcze i Heinz Willerich, no wielu znanych. No ja tam byłem też osobiście, z tatą byliśmy u nich. Akurat też jak w 2011 roku wracaliśmy z Belgii, zajechaliśmy tam do nich wybrać jakieś tam też gołąbki dla siebie. No i kolega Christian powiedział na ojca tej samiczki, mówi, tutaj masz ten gołąb, naprawdę da ci dużą pociechę. Wziąłem tego gołębia do siebie, no i naprawdę 2,24 w kategorii maraton to jest naprawdę wynik imponujący. No i w regionie już jest najlepszy lotnik, wiadomo. Już są... No dobra, teraz tak, to był przedostatni czy ostatni w końcu? No to, był ostatni, tutaj mam jeszcze jedną samiczkę. Nie, no właśnie od Gastona. Przedostatnia właśnie, żeby pokazać. No. To była przedostatnia, tutaj mam jeszcze jedną samiczkę od Gastona, 2011 roku z pierwszych zakupów, to jest samiczka o numerze 529. Ta troszkę starsza, nie? Tak, to jest 11 rok, pierwsze zakupy. I tutaj tak samo, tradycyjnie, ona była parowana na córkę 81, na syna 81-40 od Waldka Piszczała, czyli tego olimpijczyka Małusza, ten karbonik bodajże, z linii karbonik. I to są najlepsze gołębie, które mi się najbardziej sprawdzają. Znaczy gołębie, tak jak zauważyłeś właśnie, że Krzysztof zauważył, że to są gołębie takie małe, mniejsze, nie? Ale to chyba nie odejmuje nie, za dużo. To się kompletnie nie liczy, ważne są w gołębiach. Zwłaszcza tych, które my tu hodujemy, to są gołębie, się liczy ten wynik i czy to będzie robił gołąb duży, mały, średni, to jest nieistotne, on może być nawet garbaty, jeżeli sobie potrafi dolecieć, aczkolwiek nie ma co tutaj się czarować, że z reguły tak jest, że w kategoriach A, przepraszam, w tych dystansie bardziej możemy spotkać gołębie takie bardziej atletycznej budowy, tak to nazwijmy, tak, to większe tego typu, nie? Tak to masz też na ten daleki dystans, one będą drobniejsze i z reguły też samiczki też. No. Tak, no, szczególnie samiczki. A teraz wracając jeszcze do tej samiczki z linii Montoya. W zeszłym roku ona w połączeniu z Gastonem 696 wydała samiczkę, która jest w B kategorii u mnie najlepsza, dwuletnia. I ta samiczka, jej córka, miała w tym roku 23 minuty wyprzedzenia na oddział, 1650 prędkość z 500 km. No to czy widzimy wynik naprawdę imponujący i wynik, który świadczy też o klasie tego gołębia, jeżeli potrafi uzyskać taką przewagę nad pozostałymi gołębiami. Wtedy tutaj mieliśmy taki lot, że w 11 minut zlatywało się nam 4 gołębie. Z reguły już tutaj patrząc na nasz oddział, bo mamy tutaj naprawdę silnych konkurentów. Tutaj Walek Koza, jest tutaj Twardowski Wiesław. No naprawdę dobrzy gracze, no w okręgu zawsze wszystko tutaj jest wygrywane. No i mieliśmy lot 560 km. W 11 minut się nam zlatywało 4 gołębie. Już byliśmy mocno zniesmaczeni taką sytuacją, że to co tyle minut gołąb siada. A później jak listy zobaczyliśmy, okazało się, że to było 4 pierwsze gołębie na oddział. Nie, i tak to było. Czyli to był ostatni gołębie rozpłodowy, który zaprezentowaliśmy. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Tym bardziej, że za chwilkę będziemy też prezentować gołębie, które kolega Mariusz i Sławomir, czy właściwie powinienem powiedzieć Sławomir i Mariusz, jak to tata i syn, będą mieli tutaj u nas wystawione na aukcjach na sprzedaż. No tutaj prezentowaliśmy te gołębie rozpłodowe, które koledzy mają w swojej hodowli. I co warto tutaj jeszcze raz przypomnieć, zauważyć, 2009 rok to jest zapisanie się do związku waszego, tak. I 2011 rok pierwsze sukcesy. Tutaj od razu zobaczmy, bo tego nie pokazywaliśmy. Są to puchary, które oni tutaj kłamał, bo tu ma 2008 rok, widzę puchar. No to jest coś tam nie tak jest. Mistrz sekcji numer 9 to właśnie też jeszcze jest na tatę. Zaczęliśmy sam lotował? Tak. To zaczęliśmy właśnie w 2008 roku. 8. Dobrze. No, tak, tutaj mamy z 15 roku, widzimy i. Tu z 15 roku mieliśmy 6 najlepszych lotników w oddziale, no i dostaliśmy 6, znaczy jeden puchar po prostu za wszystkie 6 najlepszych. Dobrze, tutaj sobie możemy te puchary zobaczyć i koledzy tutaj mówię też na stronie internetowej. Macie stronę internetową swoją? Mamy, na pasji. Adres. Na pasji można znaleźć i gołębie sasiński.pl. Czyli u kolegów Krzysztofa i Mariusza tam na stronie pasji można znaleźć te gołębie, odszukać sobie, zapoznać się też szczegółowymi rozwiązaniami. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!